Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zaczynam od zakupów takich szybkich i potem może w kolejnej odsłonie filmiku zobaczycie, co tam dalej się u mnie wydarzyło. I zaczynamy. Dzisiaj są zakupy z Biedronki. Pokazywałam Wam niedawno, zdenkowałam oceanię cytrynową. Dzisiaj zakupiłam Oceanie Aromatic i to jest drzewo sandałowe i imbir. Zobaczcie, żeby nie być gołosłownym. O. No zobaczymy. Wiecie co? Pachnie przepięknie. Tak jak jest napisane, tak pachnie. Najbardziej chyba wyczuwalne jest to drzewo sandałowe. Właśnie pachnie takimi kadzidełkami. Drzewko sandałowe. Jak się sprawdza, powiem Wam, jeżeli tak samo jak tamto cytrynowe, cytrynowa beza to była, tak, to rewelacja, czego chcieć więcej. I zaraz Wam powiem, ile kosztowało, bo mam paragon, jestem przygotowana. Oceania 2,99 i to nie była wcale promocja, także jestem super zadowolona. Dalszy zakup to jest firmy AA. Żel do higieny intymnej. Dzisiaj skusiłam się na taki najprostszy, hiperalergiczny, hipoalergiczny. Też wiecie, co tak delikatnie, jest bardzo gęsty, zobaczcie, jak te białe takie. Pół litrowy, nie, 300 ml, myślałam, że pół. 300 ml, powiem Wam, jak pachnie, chociaż w sumie nie powinien, ale że jest taki... No, powiem Wam, że takimi cytrusami, zobaczę, grejpfrutem pachnie, tak bardziej, nuta grejpfrutowa. Też Wam powiem, jak się sprawdza. Nie miałam nigdy z tej serii takiej ogólnej, a miałam często, ale z tej serii nie, także też Wam powiem, jak się sprawdza. Już Wam mówię, ile kosztuje. Do higieny intymnej. 10,89, ale drogie było, przepraszam Was, myślałam, bo na półce kosztował 2,99, ale to był inny, no trudno, przepłaciłam, też się tak zdarza. Dalej Wam pokazuję już proszek, słuchajcie, to jest taki karton, Ultra Pro Color, co tu jest napisane, na 6 prań, do koloru. Wiecie co, ja w takim kartonie nigdy nie miałam nawet, ale on chyba nie jest w żadnym, w żadnej folii, tylko jest tak luźno. Tutaj widzę, że się otwiera, nie będę tego otwierała. Powiem Wam, jak się sprawdza. On kosztował, też nie był drogi. Proszek Ultra. 2,99. No zobaczymy. Zobaczymy. Też go nigdy nie miałam, także chętnie go przetestuję. Dalej baterie muszą być do mojego tego zapachu elektrycznego, bardzo szybko się wyładowują te wszystkie baterie, skądkolwiek bym nie kupiła, tak jak Wam mówiłam, te pierwsze, które w nim były w gratisie, no miesiąc wytrzymały, teraz to już wytrzymują po 2-3 dni, to już naprawdę jest na maks. 4 baterie takie, o, już Wam mówię, 5,99, 6 zł, 4 baterie. Dalej, takie były płatki. Tych jeszcze nie miałam, więc spróbowałam tej firmy. To jest 120 sztuk. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się sprawdza. Aha, kosztowały 3,98. I jeszcze coś Wam chcę pokazać. Wszystkie dziewczyny teraz pokażę. Ja chcę pokazać, no te, co dziewczyny na YouTubie pokazują do kominków woski i podgrzewacze i świece, no to są bardzo z tych drogich, z tej wyższej półki. Ja Wam pokazuję z Biedronki. Ich jest tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sztuk. Waniliowe, kakaowe i czekoladowe, chociaż tu tylko napisane, że to wanilia. Już Wam mówię, ile kosztuje. Podgrzewacze. 4,49. Wiecie co, jak już trzymam, to one już pachną, także jak się je otworzy, ciekawe, czy będą dłużej pachniały, no ale do postawienia do tego mojego wianuszka bożonarodzeniowego i tak sobie postawić gdzieś tam na wigilijnym stole, jak znalazł. Także czekajcie na nową odsłonę filmiku. Pa, pa!
A tak wyglądają moje galaretki z pomarańczami w środku. Ta jest agrestowa, ta jest truskawkowa. Mandarynki są mandarynkowe. Smacznego!